czasie trwania walki z koronawirusem organizacje międzynarodowe nie potrafią wystarczająco i skutecznie zareagować na pojawiający się kryzys. Znajdują jednak czas, aby zabrać głos w sprawie wyborów prezydenckich w Polsce. Wybory prezydenckie to temat, który budzi wiele emocji zarówno w obozie Zjednoczonej Prawicy, jak i wśród opozycji. Porozumienie Jarosława Gowina chciałoby z powodu trwającej pandemii zmienić zapis konstytucji. Wtedy kadencja prezydenta trwałaby nie 5, a 7 lat. Opozycja na taki plan nie przystała, mówi europoseł PiS Jadwiga Wiśniewska. Skoro opozycja w Sejmie nie zgodziła się na wydłużenie, na zmianę konstytucji w zakresie wydłużenia kadencji prezydenta, nie ma innego wyjścia, trzeba przeprowadzić wybory. Sejm poparł możliwość głosowania korespondencyjnego. Trwa jednak spór, czy takie wybory będą bezpieczne, zarówno dla głosujących, jak i tych, którzy mieliby dostarczać karty do głosowania, mówi wicepremier Jacek Sasin. Wprowadzamy rozwiązania, które właśnie mają dać tą możliwość spokojnego i bez strachu głosowania w wyborach 10 maja albo tydzień później, bo taka możliwość również w tych przepisach się znajduje, tak żebyśmy się mogli lepiej przygotować do tego głosowania korespondencyjnego. Czy wybory odbędą się w takiej formie, tego jeszcze nie wiadomo, bo ustawę czeka dalszy proces legislacyjny. Natomiast już teraz swoje zdanie wyraziła szefowa OBWE do spraw wyborów, która stwierdziła, że uważnie śledzi debatę toczącą się w polskim parlamencie. Obecne ograniczenia dotyczące zgromadzeń publicznych z powodu pandemii sprawiają, że prowadzenie kampanii jest prawie niemożliwe. Obawiam się, że jeśli wybory prezydenckie przebiegną w obecnych okolicznościach, mogą nie spełniać szeregu międzynarodowych standardów. Uaktywniła się także wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera Jourova, która w wywiadzie dla Rzeczypospolitej wyraziła obawę o zgodność tak przeprowadzonych wyborów z ustawą zasadniczą. Niepokoję się o wolne i uczciwe wybory, o jakość głosowania, o legalność i konstytucyjność takich wyborów. Komisarz Jourova, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, skupia się na takich sprawach, a nie na tym, żeby komisja skutecznie i energicznie przystępowała do zwalczania pandemii. Konstatuje europoseł Jadwiga Wiśniewska, tym bardziej, że wybory korespondencyjne odbyły się już w Bawarii i 5 stanach Ameryki, co nie budziło żadnych niepokojów instytucji międzynarodowych. Wszystkie zasady prawa wyborczego określone konstytucją zostają zachowane, w tym także zasada tajności, przekonuje poseł PiS profesor Przemysław Czarnek. U nas głos pozostaje anonimowy w kopercie bez podpisu. Zasada bezpośredniości głosowania, dlatego że oddajemy swój głos osobiście. Zasada powszechności, dlatego że dzisiaj wszyscy mogą uczestniczyć w wyborach, jeśli te przepisy wejdą w życie, bo będzie to głosowanie korespondencyjne bezpieczne dla wszystkich. I ostatnia zasada, równości głosowania, wedle której każdy głos ma taką samą wagę. Dlatego, jak podkreśla poseł PiS, nie ma obaw, że taka forma głosowania jakkolwiek naruszałaby zapisy konstytucji.